Cześć, przyjacielu. Nie wiem, jak tu trafiłeś. Nie wiem, co sprawiło, że właśnie słuchasz mojego głosu i patrzysz na mnie, ale mam pytanie. Jaką pierwszą rzecz zrobisz po obejrzeniu tego nagrania? Co zrobisz w ciągu pierwszych 10 minut, a co tak naprawdę chciałbyś teraz robić? Gdzie chciałbyś teraz być? Czy są takie rzeczy w twoim życiu, które zawsze chciałeś robić, ale ich do tej pory nie robiłeś? Czy masz marzenia, o których spełnieniu już nawet nie marzysz? Czy są plany, które odwlekasz? Czy jest ktoś, komu chcesz coś powiedzieć, ale z jakichś względów jeszcze tego nie zrobiłeś? Czy są słowa, które jeszcze nie padły z twoich ust, a uważasz, że powinny? Czy jest coś, z zamiarem czego wciąż się nosisz? Czy jest książka, którą chcesz przeczytać? Czy jest osoba, z którą chcesz się spotkać? Czy jest działanie, które chcesz wykonać? Co chciałbyś i powinieneś teraz robić? Mam propozycję. Zacznij to robić teraz! Nie żyj tak, jakbyś miał żyć 10 tysięcy lat. Życie jest krótkie. Nie pozwól, żeby twoje niezrealizowane marzenia i fantazje umarły razem z tobą. Wiesz co? Każdy wielki projekt, każde wielkie przedsięwzięcie, każdy wielki biznes, każde wielkie wydarzenie zaczęło się właśnie od pierwszego kroku. Wszystko zaczyna się od białej, czystej kartki, a początek to już wzięcie tej kartki do ręki, położenie na biurku i napisanie planu działania. Teraz zrób pierwszy krok, no bo dlaczego nie? Ja się trochę cykam. Ale cykasz się przed tym, zanim zaczniesz, a jak już zaczniesz to robić, to ci przejdzie, to już pójdzie, to ruszy, to popłynie, to zmieni twoją perspektywę. Teraz! Teraz! Nie jutro, nie zaraz, nie kiedy zdarzy się coś albo się nie zdarzy, nie uzależnia się od czynników zewnętrznych. Teraz to odpowiedź na każdą wymówkę. Nie potrzebujesz motywacji, bo motywacja to jest coś, co masz. To jest coś, co uaktywnia się pod wpływem twojego działania. Teraz! Każdy z nas ma coś specjalnego, co nie tylko chce przekazać światu, ale wręcz powinien przekazywać światu. Zamiast chować swoje talenty, rozwijaj je i zacznij już teraz! Tak więc, co będziesz robił przez pierwsze 10 minut po obejrzeniu tego nagrania? A co tak naprawdę chciałbyś robić teraz?